Sponsorem programu jest Experia Truck and Trailer, zatrudniający mechaników w USA. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Mam nadzieję, że oderwaliście się już od innych spraw i jesteście z nami. Dziś pokażemy następną porcję ciężarówkowych teledysków. Jeszcze jedną przestrogę przed głupotą. Kolejne rady dla przewoźników. Spotkanie pod bajkowym zamkiem. Porady i wyjaśnienia eksperta. Ciekawostki ze świata maszyn roboczych. Andrzej, odpalaj. No to możemy już zaczynać na dobre. Początek jest tradycyjny. Zapraszam na stroboskop. Trafne przewidywanie przyszłości nie jest sprawą łatwą, ale na przykładzie Aerotransu widać, że niektórym się to udaje. Już kilkanaście lat temu spodziewano się tam protekcjonistycznych regulacji prawnych oraz pojawienia się niedoboru kierowców. Zainteresowano się więc transportem intermodalnym, łączącym ciężarówki, promy i kolej. Od 2009 roku rozpoczęło się wdrażanie systemu połączeń wykorzystującego przewozy drogowe, wodne i szynowe. Aerotrans postawił na właściwego konia, wkrótce dorobił się własnych terminali i nawiązał kontakty biznesowe z wieloma partnerami. Naczepy i kontenery jeżdżą do i z portów Trójmiasta, powstała cała sieć połączeń międzynarodowych sięgająca krajów Beneluxu, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet Chin. Można powiedzieć, że Aerotrans trafił w dziesiątkę. Tegoroczny 18 zlot Master Truck już dawno za nami, ale właśnie nadchodzi czas przypomnienia sobie, jak wyglądały 3 zlotowe dni. Już w następnym odcinku rozpoczniemy cały cykl relacji, których łącznie będzie kilkanaście. Dla tych, którzy byli na Master Trucku osobiście, będzie to wspaniała okazja do powspominania zlotowej atmosfery. A za naszym pośrednictwem odetchną nią ci, którzy przyjechać nie mogli. Zapraszamy do oglądania. Dziesięć lat temu, 6 sierpnia 2012 roku, na Marsie wylądował amerykański łazik Curiosity. Misja sześciokołowego, autonomicznego pojazdu zaplanowana była na pierwszy marsjański rok, czyli 687 dni ziemskich, ale trwa do dziś. W tym czasie bezzałogowe laboratorium badawcze przebyło około 19 km, wykrywając na powierzchni czerwonej planety m.in. ślady erozji wodnej. Był to jeden z czynników do wnioskowania o istnieniu tam niegdyś środowiska, w którym mogłoby rozwijać się życie. Sprzyjające temu warunki mogły trwać miliony lat. Jeszcze większą sensacją są opublikowane w czerwcu tego roku doniesienia o odkryciu cząstek organicznych w próbkach badanych skał. Skąd pomysł, aby o takiej misji mówić w programie o ciężarówkach? No bo przecież łazik Curiosity to pojazd jak najbardziej użytkowy, chociaż nie ciężarówka. Wszelkie nowinki chyba najlepiej poznawać na żywo, w bezpośrednim z nimi kontakcie. Takie właśnie założenie przyjęli organizatorzy wystawy E-Robocze Show. Zobaczcie. Pomimo widma poważnego kryzysu gospodarczego, nadal brakuje wykwalifikowanych pracowników. Nic dziwnego, że wiele prac wykonują maszyny. Globalnie są tańsze, nie mają przerw na papierosa i nie strajkują. Ale do ich obsługi potrzebni są operatorzy. Ci z kolei znają swoją wartość i po raz dziesiąty przybyli na E-Robocze Show, dynamiczną wystawę maszyn budowlanych.
Centralne spotkanie dostawców maszyn i operatorów to zasługa Stowarzyszenia Operatorów Maszyn Roboczych, Polskiej Ligi Operatorów oraz wydawnictwa Las Media. W tym roku zdecydowano się na centralną edycję show, a impreza obejmowała po raz pierwszy dwa dni, piątek i sobotę. Dwudniowe robocze show jest lepszym rozwiązaniem niż jednodniowe, z tego względu, że widzimy, że ilość operatorów rozłożyła się na dwa dni i każdy może spróbować swojej pracy na wszystkich maszynach. Podczas jednodniowych edycji były duże kolejki. Faktycznie, dotychczas wypróbowanie choćby kilkunastu maszyn jednego dnia było nieosiągalne, a dostawcy przywieźli ich dziesiątki. Niełatwo też było obsłużyć wszystkich klientów. Impreza dwudniowa, fajna, pierwszy dzień, pozyskanie nowych klientów, odświeżenie relacji ze starymi naszymi klientami, znajomymi, przybicie tak zwanej piąteczki, wypicie kawę, zjedzenia ciasteczka. Drugi dzień targów, bardzo dużo zainteresowanych klientów, takich detalicznych. Każdego roku jest lepiej, to mogę powiedzieć. My się tutaj świetnie czujemy i odnajdujemy. Formuła dwudniowa jest ciekawą opcją. Zobaczymy, bo prowadzimy szereg rozmów z naszymi klientami, którzy nas odwiedzali w piątek i dzisiaj w sobotę. Dwa dni dały też samym wystawcom okazję do zapoznania się z ofertą konkurentów, bo zdrowa konkurencja nie wstydzi się ani nie obawia rywali. Tegoroczna edycja jest naprawdę fantastyczna, bo ta forma dwóch dni dała nam możliwość też, że sami mogliśmy pierwszego dnia trochę poeksplorować i powiedzmy przybić piątkę z kolegami z branży. Ponadto dwa razy więcej czasu wystawy zaowocowało ciekawszą ofertą dla samych operatorów. Wielu z nich traktuje e-robocze show jako święto swojej branży. Dystrybutorzy naprawdę się postarali, jak widać nawet u nas na naszym stoisku, ilością maszyn, wielkością pól testowych, także impreza rozrasta się z roku na rok. Początki e-robocze show nie zapowiadały takiego rozmachu, jaki widzimy obecnie. Co ciekawe, skala wydarzenia zaskoczyła także samych organizatorów. Nie sądziliśmy, że to tak się rozwinie, bo ta impreza właściwie została zrobiona intuicyjnie. Zamiary nasze to była impreza dla operatorów, oparta przede wszystkim na konkursie operatorskim Polskiej Lidze Operatorów. Ale dziesiąte e-robocze show pokazuje, że właśnie tego potrzebuje środowisko operatorów maszyn budowlanych. Ale nie w tradycyjnej formule statycznych targów branżowych, tylko aktywnych pokazów z możliwością osobistego przetestowania konkretnych egzemplarzy. Zebranie wielu maszyn w jednym miejscu pozwala też szybko podjąć decyzję o zakupie. Okazało się, że pokazanie maszyn w ich naturalnym środowisku i też stworzenie takiego naturalnego też miejsca dla przedsiębiorców, dla ludzi z budowy było trafne. Też tak uważamy i gratulujemy pomysłu. A w następnej odsłonie z e-robocze show pokażemy kilka ciekawych maszyn. W następnym odcinku zajrzymy tam znowu. A teraz już witam mecenasa Wojciecha Fraszka. Pan Krzysztof z Rawy Mazowieckiej pyta, czy możliwe jest uniknięcie kar za błędy w systemie elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT, stwierdzone w trakcie kontroli. Wojtek, da się uniknąć ukarania? Da się, przy czym jest to bardzo trudne, ponieważ decyzja o odstąpieniu od wymierzenia kary ma charakter wyjątkowy i uznaniowy. Dlatego w pierwszej kolejności ja bym zalecał bardzo rzetelne, wnikliwe przestrzeganie przepisów ustawy z 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, czyli ta ustawa SENT tak zwana. Ta ustawa przewiduje taką możliwość, aby naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego odstąpił od wymierzenia kary w dwóch przypadkach. Kiedy jest to umotywowane ważnym interesem strony albo interesem publicznym. W przypadku
przypadku tak zwanego ważnego interesu strony chodzi tu przede wszystkim o względy ekonomiczne. Moglibyśmy na przykład próbować wykazywać, że ze względów naszej sytuacji ekonomicznej nie jesteśmy w stanie uregulować tej kary. Oczywiście naczelnik musi też dbać o interesy Skarbu Państwa, więc tutaj uniknięcie kary będzie bardzo trudne, ale następuje to na wniosek strony, nie z urzędu. Natomiast w sytuacji, gdy odstąpienie od wymierzenia kary motywowane jest interesem publicznym, wówczas może to nastąpić także z urzędu, nie tylko na wniosek strony. Jeżeli chodzi o ten interes publiczny, sądy nie definiują go w swoim orzecznictwie. Zależy to po prostu od konkretnego stanu faktycznego. Nie da się wskazać takiego katalogu sytuacji, kiedy to interes publiczny przemawiałby za odstąpieniem od wymierzenia kary. Także generalnie ze względu na to, że jest to bardzo trudne, jest to sytuacja wyjątkowa, kiedy dochodzi do odstąpienia od wymierzenia kary, zalecam po prostu szczegółowe przestrzeganie przepisów ustawy SENT. Dziękuję. Wszystkich zapraszam teraz na przerwę. Tuż po niej zobaczycie. Następną porcję ciężarówkowych teledysków. Jeszcze jedną przestrogę przed głupotą. Kolejne rady dla przewoźników. Spotkanie pod bajkowym zamkiem. Wracamy za moment. Zapraszam teraz na wycieczkę po parku pod zamkiem prosto z bajki. Co nas tam przyciągnęło? Zobaczcie sami. Sezon zlotów oldtimerów trwa w najlepsze, ale co ważniejsze, przybywa na nich coraz ciekawszych i coraz starszych pojazdów. Szczególnie cieszą egzemplarze z początków motoryzacji. Można je rozpoznać po szprychowych kołach i wąskich oponach. Właśnie takie eksponaty pojawiły się pod zamkiem w Mosznej. Mamy wspaniałe pojazdy, które po raz pierwszy są prezentowane na Opolszczyźnie. Mamy samochody z XIX wieku, bardzo dużo samochodów z lat 60., 70. Nas najbardziej interesowały najstarsze egzemplarze, jakie przyjechały do Mosznej. Przykładem był amerykański Metz z 1912 roku. Skrzynia biegów Cierna. Chciałem właśnie pokazać tę budowę tej skrzyni biegów, która jest jedyna w tych samochodach. Jeździ 15 na godzinę do 20. Jest to pojazd o pojemności 2960 cm. Moc ma 22 konie. Niestety mniejsze niż maluch. No, ale do malucha musiało jeszcze upłynąć kilkadziesiąt lat i dwie wojny światowe. Z epoki jest także system oświetlenia i układ rozruchowy. Lampy zasilane są gazem z karbidu lub naftą, a rozruch następuje za pomocą korby. Samochód jest bardzo trudny w jeździe. Ma inaczej skonstruowane pedały. Na przykład w samochodzie normalnym sprzęgło jest po lewej stronie, tu jest po prawej. Jeszcze dodatkowo sprzęgło, żeby jechać, musi być naciśnięte i zablokowane. Wynika z tego, że Ford T, o którym mówiono, że do jego prowadzenia trzeba mieć trzy nogi i trzy ręce, wcale nie był wyjątkiem. Faktycznie, prowadzenie pierwszych automobili niewiele różniło się od powożenia konną bryczką. A i komfort był bardzo porównywalny. Małe prędkości nie wymagały przedniej szyby czy pełnego zamkniętego nadwozia. Najciekawszym eksponatem z lotu był oblegany pojazd parowy z 1899 roku. Auto liczy sobie już 123 lata. To jest najstarszy na świecie tej marki samochód. Jedyny oczywiście parowy w Polsce. Kupiony był w stanie opłakanym, w stanie ruiny w zasadzie. Odbudowywaliśmy go 3 lata. Jest w tej chwili sprawny, jeżdżący, za chwilę, już w tej chwili trwa uruchamianie. Niestety, no, trzeba czekać. Trwa to 20 minut, 25, zanim uzyskamy ciśnienie tej pary. To i tak wynik lepszy od niejednego pojazdu elektrycznego, którego ładowanie trwa wiele godzin. Za to jazda na parze jest bardzo przyjemna i cicha. Szkoda tylko, że na krótkim dystansie, zaledwie 20 km. A właścicielom współczesnych samochodów życzymy, aby ich auta przetrwały chociaż połowę tych lat, jakie ma za sobą Grout.
wypada się cieszyć, że motoryzacyjne zabytki znajdują troskliwych opiekunów. A teraz jeszcze będzie kilka porad dla przewoźników. Polska Unia Transportu zajmuje się nie tylko bieżącymi problemami transportu, ale i przyszłością branży. Stąd bliska współpraca z uczelniami branżowymi. Wiadomo bowiem, że kto myśli o przyszłości, inwestuje w kadry. To ważny aspekt oszczędzania, bo pozyskanie specjalisty od transportu z rynku pracy jest dziś bardzo trudne. Lepiej i taniej jest go sobie wychować. Studenci, którzy mają styczność z praktyką i teorią jednocześnie, czyli łączą to i mają ku temu stworzone możliwości, a w tej uczelni mają, to jest właśnie ten narybek, gdzie firmy przewozowe powinny się kierować. Dzięki studiom dualnym do firmy przychodzi pracownik, który już wie, jak ona funkcjonuje i od razu może w niej pełnić swoją rolę. Co ciekawe, w trakcie tych praktyk zawodowych pojawia się pewna więź w relacji student-przedsiębiorstwo. Czesne płaci firma logistyczna, ale później zatrudnia te osoby. Później te osoby odnoszą sukcesy. Odnotowują awanse i faktycznie robią wspaniałą karierę. Wydaje się, że to najlepsza forma oszczędności na szkoleniach nowych pracowników. Od pierwszego dnia pracy pomagają firmie zarabiać pieniądze. Ale spotkanie przewoźników to nie tylko problemy i oszczędności. To także okazja do świętowania sukcesów. Pamiętacie Jelcza z wyprawy w Himalaje? Zawitał także do Pałacu w Krzyżowej. Można porozmawiać, można wsiąść do tego Jelcza, można zobaczyć, jak przebiegała wyprawa w ubiegłym roku, bo przypomnę, w 2021 roku nastąpiła próba powtórzenia takiej właśnie wyprawy z ubiegłego wieku. Wyprawa udała się pomimo wielu problemów, a to dzięki licznym sponsorom. Poza walorem rekonstrukcyjnym, polska ciężarówka w Himalajach pokazywała coś jeszcze, z czego powinni być dumni nasi przewoźnicy. Nie tylko Himalaje, nie tylko sport, ale również wspaniała historia polskiego transportu międzynarodowego. Zapraszamy, aby o tej tematyce z nami porozmawiać. Faktycznie, to także piękna historia polskiej logistyki. Co prawda polskie firmy na razie nie jeżdżą regularnie w Himalaje, ale jak mawia porzekadło, pierwsze koty za płoty. I kto wie, może kiedyś będzie to popularny kierunek naszych firm? Szlak już został przetarty, dosłownie i w przenośni. A w kolejnej relacji postaramy się podsumować tegoroczne spotkanie w Krzyżowej. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się te rady. A teraz nasz cykl Nie zabijaj, nie daj się zabić. Zobaczcie. Mocowanie ładunku, a właściwie jego brak lub źle dobrana metoda zabezpieczenia transportowanych towarów bywają częstą przyczyną wypadków. Tutaj z pewnością nie zastosowano należytych środków, skoro belki stalowej konstrukcji rozsypały się jak zapałki. Z kolei na tym skrzyżowaniu doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, kiedy ze skręcającego w prawo zestawu spadł kontener. Szczęściem pojazdy oczekujące na wjazd na skrzyżowanie znajdowały się w takiej odległości, że wielkie stalowe pudło ich nie dosięgnęło. W tym zdarzeniu, zarejestrowanym w środku zimy, w roli głównej także pojawia się stal, ale w innej postaci. Dobrze spakowany, ale położony luzem pakiet blach poddał się prawom fizyki i po wyważeniu drzwi wyśliznął z naczepy. Kierowca tego furgonu też zlekceważył środki mocujące, ufając folii opakowaniowej i drzwiom nadwozia. Tymczasem jedno i drugie zawiodło, a uwolnione butle z wodą znalazły się na jezdni, tracąc przy tym swoją zawartość. A teraz przekonajmy się, jaką sytuację wynaleźli na dziś Andrzej i Romek. Panowie, jesteście tam? Dzień dobry, witam serdecznie widzów programu Na Osi. Zapraszam jak zwykle do cyklu Nie zabije, nie da się zabić. Jak zwykle z Andrzejem Wachowskim. Spróbujemy razem coś powiedzieć Wam na temat tych wypadków. I z Romanem Latynem będziemy oceniać sytuację, które wydarzyły się na drodze. Zapraszamy. Oglądamy.
motornicza się aż odsunęła na lewo. Bo tutaj jakieś to dziwne takie... Tak jakby chciała skręcić jeszcze bardziej tym tramwajem, to znaczy nie, nie da się skręcić. Chciała ominąć ciałem nawet, ale tak, to na szynach. No, to jest taki odruch. Tutaj jest jeden zajechał, drugi zajechał i tyle. Ten samochód, który został potrącony przez tramwaj, ten co jedzie w tej chwili... Tak, no, po prostu miał zajechaną drogę. Miał zajechaną drogę, no i zajechał drogę też tramwajowi, a tamten sobie uciekł. No. Tramwaje mnie odchyli niestety. Niestety tam nie ma takiej kierownicy, że można skręcić szynami, nie da się. Nie da się. Nie da się. No i tu widzicie, no, nawet gdyby to jechał inny pojazd, wasz, osobowy, na miejscu tego tramwaju, jak się droga gdzieś nagle zwęża, to później stąd dochodzi do takiej sytuacji. No tutaj tylko winę tego, który uciekł, bo on się po prostu nie zatrzymał, a tramwaj został uszkodzony, pojazd osobowy, któremu zajechano drogę, to został tego. I pamiętajcie, że tutaj, w takim przypadku, po prostu walcie w ten samochód, który, bo pod tramwaj to jest niebezpiecznie wjechać. Ja bym przytarł ten osobowy, został na miejscu, nie uciekłby, ale nie wjeżdżałbym po ten tramwaj, bo tam może być gorzej. No, to po prostu... Ciężka, duża maszyna, tam, nie wiadomo nigdy co. Proszę, a my się za kierownicą. Tam by się tam przytrzeć tą osobówkę, która zajechała nam drogę, a nie wjeżdżać po prostu pod duży pojazd. Dobrze tutaj takim jakimś rykoszetem to poszło, no ale mogło być gorzej. No mogło się skończyć całkiem źle. Jakbyś to nazwał? No mówiłem, że droga się nagle zrobiła za wąska, no, no. Czyli co przypominała lejek. No, drogowy lejek. Drogowy lejek, no tak można nazwać. Tak można to określić. I później wychodzi taka sytuacja i bardzo często dochodzi do takich sytuacji przy zwężeniach dróg. I po prostu przy dużej szybkości nagle musimy mocno hamować. No, myślcie za kierownicą, patrzcie daleko, no i troszeczkę wolniej noga z gazu. Ja zapraszam do programu Na Osi, a Romek... A ja zapraszam na kanał YouTube. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i dzielcie się swoimi uwagami na temat tych zdarzeń, które mi pokazujemy. No, piszcie do nas po prostu, piszcie do nas i może to inaczej jeście widzieli, może ja złą opinię wyraziłem na ten temat. Poprawcie mnie, proszę. Zapraszam już za tydzień do programu Na Osi, do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj Się Zabić. Do zobaczenia. Cześć. Naszych analiz szukajcie na YouTubie i komentujcie je. A teraz już czas na parę taktów muzyki. Patrzcie i bawcie się dobrze. W dzisiejszym Track Story o teledyskach jak zwykle podamy Wam sporą porcję muzyki z ciężarówkami w tle i zabierzemy Was w podróż przez trzy kontynenty. Na początek bliżej domu, czyli Rumunia. Folk, new folk, jakby nie było, piosenka wpada w ucho. Czy innym także? Posłuchajmy. Znowu mamy tutaj pomieszanie, poplątanie trochę starego, trochę nowego. Bo z jednej strony ludowa muzyka, ludowe stroje, a z drugiej strony nowoczesna autostrada, piękne ciężarówki.
taki cukierkowata pocztówka ze współczesnej Rumunii. Taka piękna muzyka nadaje się i do tańca, do zabawy, do śpiewania, a na parkingu można uzyskać szacunek rumuńskich kierowców. Mașina-ți face viața dulce. Îmi e mai mare bucuria când văd șoferi din România. Inima-mi crește și se încălzește când se vorbește românește. Nu e deloc ușor că nu oricine poate. Łatwe, proste i przyjemne te rytmy, prawda? Amalia nie dość, że piękna, to jeszcze ładnie śpiewa. Prawie 2 miliony odsłon na YouTubie, piechotą nie chodzi. Na terenie całej Europy nie brakuje kierowców z Rumunii i myślę, że to właśnie oni przysporzyli popularności tej piosence. Z tego i z innych rumuńskich teledysków można wysnuć taki wniosek, że Rumuni, tak samo jak Polacy, są takim kadrowym zapleczem transportu w Europie i co ważne, kochają tą robotę, natomiast nie każdy to chyba rozumie. Co racja, to racja. Aż ciśnie się na usta stwierdzenie, że w krajach wschodniej Europy bardziej rozumieją jej zasady niż w krajach założycielskich Unii Europejskiej. Ale czas opuścić nasz kontynent. Ciekawe, czy domyślicie się, z jakiego kraju pochodzi kolejny klip. I jak? Świetnie grają, prawda? Świetna muza, fajnie wyglądający artyści, ale skąd oni są? Jest i detektyw. Prosimy. Z jednej strony australijskie ciężarówki. Z drugiej strony typowa amerykańska muzyka. A gdzieś między nimi twarze trudno je rozpoznać. No i skąd to wiedzieć, co to za kraj? Oj, widzę, Sherlocku, że chyba z ciebie to bardziej doktor Watson niż pan Holmes. Niech go ktoś poratuje. To brazylijska kapela, a teledysk jest o kierowcy, któremu skradziono ciężarówkę. Ale kto to zrobił? Kiedy Tucker siedział w barze, śpiewa, że ciężarówkę mu ukradła dziewczyna. Jego dziewczyna? Czy jakaś inna? Ale to nieważne. Ważne, że dobrze grają. Może lepiej sprawdźmy, o czym jest ten teledysk. Posłuchali, ale czy dostatecznie dobrze? Wiadomo, że tłumaczenia wierne nie są piękne, a piękne nie są wierne. Tekst tej piosenki opowiada, że wiele w życiu Amerykanina z Midwestu w ogóle by nie zaistniało, gdyby nie pick-upy. Praca, rodzina, przyjaciele, miłość. Jakiś ty romantyczny. A czy ktoś zauważył praktyczne aspekty codziennego życia ukryte w warstwie lirycznej? Andrzej, ratuj sytuację, bo robi się ckliwie. Riley śpiewa o chłopaku, który ciężką pracą zarabia na pick-upa. A ten pick-up daje znowu następny etap życia. No, jak widać, to jest opowieść o życiu, które się zmienia, a ten pick-up jest jednym jego przyjacielem, no, jak to bywa w życiu. Czyli jednak jak koń dla kowboja. Ale coś w tym jest. Jak dawni kowboje upiększali swe rumaki i wozili nimi dobytek, tak amerykańskie pick-upy są często piękne i praktyczne zarazem. Tą sentymentalną nutą kończymy dzisiejsze Trackstory. Wypatrujcie kolejnych części.
To już wszystko w tym odcinku, a w następnym zobaczycie. Jak było na zlocie Master Track? Kolejną drogową przestrogę. Kolejne rady dla przewoźników. Porady i wyjaśnienia eksperta. Interesujące maszyny robocze. Przypominam o czytaniu branżowej prasy i o stronie naszego programu. Warto tam często zaglądać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. No nic, piękna dziewczyna. Więc trzeba pokazać, co to są za opony. Kiedy można spalić. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu był Experior Truck and Trailer, zatrudniający mechaników w USA.